Już od piątku na trasach wylotowych z miast pojawi się więcej patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać, czy kierujący poruszają się zgodnie z przepisami i dozwoloną prędkością. Będą kontrolować także stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy, a dzieci przewożone są w fotelikach. Na dodatek 1 maja obowiązywać będzie nowy, bardziej surowy taryfikator mandatów. W ramach tych działań nasilimy kontrolę, szczególnie na szlakach komunikacyjnych przebiegających przez nasz powiat. Głównie chodzi tutaj o drogi krajowe, przez które będą się turyści przemieszczać, zarówno tutaj w stronę granicy czeskiej, w stronę Karkonoszy, gdzie wiadomo, w tym okresie dużo ludzi chce sobie jechać na odpoczynek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za jazdę po spożyciu alkoholu, gdy jego zawartość we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila, grozi zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat, do 30 dni aresztu i do 5000 zł grzywny. Jeśli stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila, kierowcy grozi do 2 lat więzienia, utrata prawa jazdy na 10 lat i do 720 tysięcy złotych grzywny. Zachęcam bardzo serdecznie do odwiedzenia najbliższej jednostki policji, gdzie każdy może sprawdzić stan trzeźwości. Bardzo zachęcam, ponieważ jest to taka przyjęta formuła przez policję i w każdej jednostce na terenie całego kraju możemy taki stan trzeźwości zbadać po to, aby właśnie wyeliminować możliwość prowadzenia pojazdu przez nas na tak zwanym podwójnym gazie. Policyjna akcja zakończy się 3 maja.